Ale Hertusk po to, żeby ratować niemiecką gospodarkę, żeby zblokować Polską, żeby się nie zbliżyła na tyle, żebyśmy mogli negocjować jak równy z równym, wstrzymuje wszystkie duże projekty, po to, żebyśmy no nie urośli roku. Ty nie możesz udostępnić danych klientów, bo Borodo, a jednocześnie coraz więcej różnego rodzaju agencji rządowych ma dostęp kompletnie do, do wszystkich Twoich danych. Natomiast, czy będziemy jeździć elektrykami, myślę, że niedługo to zostanie zablokowane. Czyli nie możesz kupić jedzenia, nie możesz zapłacić za prąd. W skrajnym wypadku po prostu cię wyrzucą z domu, bo, bo nie opłaciłaś czynszu. I ta gotówka to jest jeden z elementów. Drugi to jest coraz większa kontrola. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyszło na jaw no, przeogromna ilość dowodów, która pokazała, że ostatnie wybory zostały sfałszowane. ani druga władza to nie władza polska. Poprzednia władza wykonywała. Polecenia lobby amerykańsko-żydowskiego, obecna niemieckie. Także myślę, że Chińczycy jeszcze bardziej przyspieszą tą budowę infrastruktury, żeby wysyłać więcej towarów do, do Europy. Chcesz budować nowe relacje biznesowe, rozwijać siebie i swój biznes? Zapraszam Cię na topowy networking biznesowy w Polsce. Na Biznes Misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Partnerem Biznes Misji jest Exp in IT Polska. Eksperci od transformacji cyfrowych chmur, audytów, aplikacji bezpieczeństwa oraz outsourcingu. Zaufaj XP in IT Polska i zbudujmy wspólnie Twoją cyfrową przyszłość. Pakiet inwestora, czyli wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć inwestowanie. Oprzyj swoje inwestycje o wiedzę i zyskaj 500 zł zniżki na portfel tradera. Szczegóły na inteligentny Inwestor.pl. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przepiękna sceneria. Bardzo dawno nie widziałem się z Tobą. Cezary Głuch dzisiaj moim gościem. Jesteśmy na Majorce w, tutaj w miejscu, gdzie naprawdę ja się też zakochałem. Cieszę się, że możemy porozmawiać, bo jest bardzo dużo się dzieje i dzięki, że znalazłeś czas, żeby nas ugościć. Dzięki za zaproszenie. To Cezary, zacznijmy, bo mamy dużo dzisiaj tematów o aktualnej sytuacji, jeśli chodzi o światową gospodarkę. W jakim kierunku zmierzamy i czy wielki reset... Jest nadal aktualny, bo dużo się o tym mówi. Znaczy, jest, jest bardzo aktualny. Tylko ja bym powiedział, że wielki reset trzeba podzielić na takie dwie części. Pierwsza rzecz to jest reset systemu monetarnego, dlatego że po 1971 roku, kiedy to Nixon zerwał ostatni link do złota, mamy system, w którym każdy może dodrukować dowolną ilość waluty praktycznie bez żadnego limitu. Dosłownie każdy. I to. Taka możliwość wywołuje w systemie, powiedziałbym, taką permanentną inflację, czyli dewaluację waluty. Dlatego kilka lat temu w Polsce wprowadzono bank nad 500 zł, teraz już przygotowania są do wprowadzenia 1000 złotowego i tak dalej, i tak dalej. I gdyby nazwijmy to długi, które się nakumulowały na każdym poziomie, czyli osobistym, rządowym i korporacyjnym, dewaluowały się w takim samym tempie, jak rośnie inflacja, to było jeszcze pół biedy. Natomiast na przestrzeni ostatnich 40 lat. Ten dług, powiedzmy globalny, z poziomu 100% PKB, taki łączony, czyli osobisty, korpo i rządowy, z poziomu 100% urósł nam na chwilę do 360-380, w zależności od metodologii, procent PKB. Tuż przed pandemią, przed, przed lockdownami. On dzisiaj tam wynosi 350-360, czyli on spadł, ale nie w jakiś magiczny sposób, dlatego że nagle przestaliśmy się zadłużać, wręcz odwrotnie. Zadłużamy się jeszcze szybciej, natomiast ten dodruk, który został zapoczątkowany zaraz po lockdownach, on wywołał tak dużą inflację, że po prostu część długu się zdewaluowała. I to jest coś, co nas czeka w kolejnych latach, w kolejnej dekadzie. I to będzie nic innego, jak jeden wielki transfer majątku od osób, które... Posiadają kapitał i nie wiedzą za bardzo, co z nim zrobić, czy trzymają go przykładowo w bankach, na lokatach, czy mają go w obligacjach rządowych do osób, które są najbardziej zadłużone. I teraz, żeby to na takim mega prostym przykładzie wytłumaczyć, no wróćmy przykładowo do sytuacji z lockdownu, kiedy mieliśmy w szczytowym momencie oficjalną inflację na poziomie 18%, a wiele osób ją zapewne odczuwało, że jest bliżej 20, 25, 30. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chodzi o miary. Liczenia to jest kłamstwo, wielkie kłamstwa i statystyka. Więc przyjmijmy, że chociażby tylko mieliśmy 18% inflacji, ale lokaty płaciły Ci 8%. Czyli przykładowo masz 100 tysięcy złotych na koncie, po roku dostajesz przykładowo 8% odsetek, bo wtedy lokaty oferowały Ci mniej więcej tyle. Czyli masz 108, cieszysz się. Oczywiście zabiorą Ci podatek od tych 8%, więc realnie Ci zostaje powiedzmy 7, 7 z kawałkiem, 6, 6 w zasadzie z kawałkiem. Natomiast yy, możesz za nie kupić tyle, co przed rokiem za, za 90 tysięcy. No po prostu inflacja podniosła ceny, ceny wszystkiego w uproszczeniu. I to jest nic innego jak transfer majątku od tych, posi którzy posiadają kapitał do tych, którzy są zadłużeni. No bo jeżeli miałeś przykładowo kredyt i nawet zapłaciłeś te horrendalne 89%, 10% w ujęciu rocznym, a jednocześnie masz 20% inflacji no to ty płacisz więcej, czujesz te, że raty ci wzrosły znacząco, natomiast ten kredyt, który pozostał ci spłaty, płaty, w ujęciu realnym on zmalał. Czyli nominalnie wzrósł, ale jeżeli byś go przeliczył na dobra materialne, które pozwoliłyby ci, za które mógłbyś po prostu kupić ten, z tego kredytu, no to po prostu będzie, będzie ich mniej. Po prostu jest to nic innego jak taka dewaluacja pieniądza i to jest element, który przyspieszy jeszcze w nadchodzących latach. W tym momencie mamy do czynienia ze spowolnieniem inflacji, Lekkim, ale przypuszczam, że jest kwestią czasu, aż dojdzie do jakiegoś kolejnego dziwnego zjawiska, czy to w gospodarce, tak jak wtedy mieliśmy lockdowny, albo po prostu jakiegoś kryzysu finansowego, może coś jak w 2007 roku, który zostanie wykorzystany jako pretekst do wznowienia ponownie do druku, który wywoła kolejną falę inflacji, jeszcze większą, dlatego że po prostu jak jesteś zadłużony na takim poziomie, to są tak naprawdę dwa Dwa wyjścia. Pierwszym z nich jest ogłoszenie bezpośredniego bankructwa. Nikt tego nie chce. Żaden rządzący, dlatego że mówi: Słuchajcie, nie jesteśmy w stanie spłacać długów. No dobra, to my poprzez instytucje międzynarodowo międzynarodowe instytucje finansowe nakładamy na was blokady różnego rodzaju i tak dalej. Pieniądź się wtedy bardzo szybko dewaluuje, masz hiperinflację, banki upadają, ludzie wychodzą na ulicę, no i za to obwinia się po prostu rządzących, bo do tego doprowadziliście. Nikt nie będzie myślał, że do tego doprowadziło kilka poprzednich klas rządzących, które doprowadziły do tak dużego zadłużenia, mhm. tylko oczywiście tych akurat, którzy w danym momencie są u wad. Dlatego też żadni rządzący nie chcą ogłosić przykładowo bezpośredniego bankructwa. Natomiast dużo prostszym dla nich rozwiązaniem jest właśnie inflacyjne wyjście z długów tak jak przykładowo 2020, 2021, 2022, kiedy wartość tego długu rzeczywiście spadła, ale nie w magiczny sposób, tylko właśnie w wyniku inflacji. Mhm. Więc to jest ta, ta pierwsza część, jeżeli chodzi o pierwszy reset. Tu jeszcze mała taka dygresja. Jeżeli chodzi na przykład o badania czy pracę, poziom zaawansowania nad CBDC, to są te cyfrowe waluty banków centralnych, no to Polska należy mniej więcej tak gospodarczo do jakichś trzech, może maksymalnie 5%, gospodarki światowej, który nie prowadzi badań nad CBDC. A dla mnie wniosek jest jeden. Polska waluta ma zostać zniszczona dużo szybciej po to, żeby Polacy przyjęli cyfrowe euro, które z kolei jest bardzo, bardzo zaawansowane. A jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, czyli nazwijmy to ten, ten twardy reset, czyli reset obyczajów, reset gospodarki, w jakim żyjemy, to on postępuje. I jeżeli chodzi o takie części składowe, które widzimy, to jednym z głównych elementów jest walka z gotówką. Co chwilę są obniżane limity gotówkowe. Jeżeli oczywiście na chwilę ludzie się budzą, no to politycy czasami robią krok wstecz, może czasami delikatnie podwyższą te limity, albo wycofają się z za zapowiedzi zmniejszenia dalszego limitu, odsuną je w czasie i tak dalej, Natomiast globalnie mamy taką tendencję obniżania limitów odchodzenia od gotówki po to, żeby w razie czego e, można było się odłączyć od systemu. Czego dobrym przykładem było to, co się stało w Kanadzie, jakieś protesty. E, to odłączano, blokowano dostęp do kont ludziom, którzy nie tylko protestowali, ale także tych, którzy wspierali finansowo, czyli nie możesz iść na protest, bo jesteś, nie wiem, matką z małym dzieckiem, samotną matką, ale wspierasz tych ludzi, więc przesyłasz im, nie wiem, 10-15 dolarów, bo uważasz, że to, co robimy, jest słuszne, twój kraj idzie w bardzo złym kierunku, a rządzący widzą, że ty ich w jakiś sposób wsparłaś, więc blokują ci dostęp. Mhm. Czyli nie możesz kupić jedzenia, nie możesz zapłacić za prąd, w skrajnym wypadku po prostu cię wyrzucą z domu, bo, bo nie opłaciłaś czynszu. I ta gotówka to jest jeden z elementów. Drugi to jest coraz większa kontrola. Czyli więcej kamer, więcej regulacji i to jest też, co, co bardzo postępuje. Inwigilacja praktycznie na każdym kroku. Ty nie możesz udostępnić danych klientów, bo oborodo, a jednocześnie coraz więcej różnego rodzaju agencji rządowych ma dostęp kompletnie do, do wszystkich Twoich danych. Idąc dalej, to rzeczywiście jak Cię słucham, naprawdę dokręcałem śrubę. Widzi się to na każdym kroku. No dobra, ale zmieniając też na cały świat. Też Dzisiaj cały świat jest zwrócony na Amerykę, na, na to, że będą zaraz wybory i powiedz mi, Trump versus Harris. Kto wygra? Jakie mogą być konsekwencje takich wyborów? Jak tu myślisz o tym? Wszystko zależne jest od tego, do jakich fałszerstw posuną się rządzący. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyszło na jaw no, przeogromna ilość dowodów, która pokazała, że ostatnie wybory zostały sfałszowane. Generalnie w Stanach masz troszkę inny system wyborczy niż, niż w Polsce. Masz. Głosowanie w poszczególnych stanach, jeżeli jeden kandydat wygrywa w danym stanie nawet jednym głosem, no to wszystkie głosy z jednego stanu zostaną proporcjonalnie oddane przykładowo na, na danego kandydata. Im większy stan, tym ma więcej głosów. Taki Delaware ma dużo, dużo mniej głosów niż na przykład Teksas czy, czy Kalifornia. I klucz zawsze, kluczem do wygranej jest zdobycie poparcia, nawet minimalnego, w tak zwanym swing states. Dlatego, że Stany Skrajnie Wschodnie... I zachodnie to są Mekkie, Mekki, nazwijmy to demokratów, mhm. czyli komuchów po prostu. Tych, którzy chcą większego udziału rządu, większych regulacji, większych podatków, jadą tam po tych bogatych, bo oni są winni wszystkich, wszystkich problemów i tak dalej. Natomiast w miarę centrum, w szczególności przykładowo Teksas, to są bardziej kraje republika, stany, przepraszam, popierające republikanów. I czasami są tak zwane te, te swing states, gdzie. Mała różnica może zdecydować o tym, czy dany kraj będzie, dany stan, przepraszam, zagłosuje na kandydata republikanów czy, czy demokratów. I o co chodzi z tymi fałszerstwami? Ehm, przykładowo, tak wyglądał proces liczenia głosów na Trumpa. A tak wyglądał proces liczenia głosów na e, Bidena. Niżej, 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 na, szpica! I jak już uzyskaliśmy przewagę, to tylko pilnujemy. W Stanach generalnie możesz głosować korespondencyjnie. Mhm. E, I mamy setki tysięcy głosów od osób, które nie żyją, które mają 130 lat, ale jakimś cudem są z nami. E, wszyscy więźniowie wojskowi głosują tak, jak im szefowie każą. E, I przede wszystkim w niektórych Stanach nie weryfikuje się dokumentów. I to jest, to jest szczególny problem, dlatego że to jest ogromne pole do nadużyć. A zazwyczaj do nadużyć dochodzi. Ym, ze strony tego, kto, kto akurat jest, jest u władzy. Więc jeżeli ta sytuacja się powtórzy, no to jest spora szansa, że, że wygra Harris i kompletnie nic się nie zmieni. Stany Zjednoczone będą nadal szły w kierunku komunistycznym. No, jest wiceprezydentem. Tak naprawdę jest marionetką tego samego grona, grona osób, co, co Biden, chodzący trup. Natomiast jeżeli jakimś cudem wygra Trump, czego, czego życzę, bo spędziłem tego lata w Stanach 5 tygodni, może sześć, i to głównie byłem w Stanach tych, w których tradycyjnie zyskiwał e, przewagę kandydat e, demokratów. Mamy gościa. Ma, mamy gościa, tak. Tro, trochę irytującego gościa. E, byłem głównie w Stanach, w których zyskiwał e, zwycięża zazwyczaj kandydat e, demokratów. I nigdy nie widziałem tak gigantycznego poparcia dla, dla jednego kandydata. Plakaty w tym, w ogródkach, naklejki na samochodach, każdego rodzaju mikroreklama, która ma zasugerować, ja popieram Trumpa. I to nie mówię o dziesiątkach, nie mówi o setkach, tysiące i ani jednego dla poparcia, czy to wcześniej Bidena, czy, czy to Harris. To też pokazuje, jak gigantyczne poparcie ma, ma Trump. Mhm. Mm. I różnica pomiędzy nim a Haris jest, jest po prostu gigantyczna. No. Haris jest ma marionetką, która nie potrafi bez e, głośnika w uchu stanąć do normalnej debaty. Wcześniej unikała po prostu debat jako ognia, no bo fajnie przeprowadzić wywiad, gdzie znasz pytania, znasz odpowiedzi. Mm. Jak się zapomnisz, to ktoś ci je podpowie. W debacie jest to dużo trudniejsze. A z drugiej strony mamy gościa niesamowitego przedsiębiorcę, który mimo 70 paru lat ma jeszcze i dwóch zamachów na swoje życie ma jeszcze siłę, żeby próbować coś, coś zmienić. A zmiana, jaką zapoczątkował Trump, jest w interesie Stanów Zjednoczonych, dlatego że w latach 70. rozpoczęto taką transformację. Stany bardzo zapoczątkowały otwieranie procesu globalizacji, który doprowadził finalnie do wytransferowania wysokopłatnych miejsc pracy oraz technologii do, do biednych krajów azjatyckich, z czego największym beneficjentem były Chiny. W ten sposób Międzynarodowe korporacje zarobiły kupę kasy, natomiast efekt uboczny tego był taki, że Stany Zjednoczone wyprodukowały sobie op oponenta, który dzisiaj przejmuje albo przynajmniej próbuje zdetronizować no, dawnego lidera. Jeżeli Trump zostanie wybrany, no to najprawdopodobniej yy, ta walka z chińskim noworosącym hegemonem nabierze jeszcze na sile. I co ważne, zostanie uwolniona gospodarka. Dlatego, że Trump wprowadzi taką zasadę albo dwa do jednego, albo trzy do jednego. W każdym razie, jak chcesz wprowadzić jakąś regulację, w jej miejsce musisz usunąć dwie czy trzy, trzy. Tego nam w Polsce hmm. brakuje chyba wszyscy. Mówią. Tego brakuje niemalże wszystkim krajem, może poza Argentyną, która przeprowadza masową deregulację hmm. dlatego, że mile prezydent Argentyny widzi do czego doprowadzają wysokie podatki regulacja rządu i tak dalej on pięknie to pokazał na, w kilku przemówieniach nawet jedno w ONZ drugie na, na forum w Davos szkoda, że to dociera do tak małej ilości osób bo oni by zrozumieli czym, czym się kończy regulacja to bardzo duże poparcie też dla Trumpa wynika z jednej rzeczy Stany Zjednoczone bardzo zubożały ja dużo podróżuję, ale nigdzie nie widziałem chociażby 10 czy 15% Yy, osób, które żyją na ulicy, bezdomnych w stosunku do tego, gdzie byłem, a byłem raczej w tych bardziej majętnych miejscach. Yy, także to, co w Stanach jest przerażające, to problem, jaki mają z fentanelem, to jest w ogóle drugi aspekt tego. Mam nadzieję, że to nie dojdzie do, do Europy. Yy, I od strony gospodarczej w Stanach teoretycznie nie ma bezrobocia. W wielu miejscach na stacjach, w nowych sklepach widzisz, szukamy do pracy, płacimy tyle i tyle. Problem jest natomiast taki, że w wyniku tego druku, wyniku niszczenia waluty, inflacja im tak bardzo dała po kieszeni, że nawet jeżeli masz pracę, to pieniądze, które zarabiasz, nie pozwalają ci na opłacenie czynszu, energii, żywności itd., pseudożywności, bo tam jest bardzo ciężko. Normalną, normalną żywność. Także ja akurat życzę Trumpowi wygranej, natomiast widząc jak potężnych ma oponentów, no będzie, będzie mu ciężko. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych jego wygrano oznacza to, że sprawą deregulacji zajmie się mask jeden z lepszych, czy efektywności rządowych, rządowej, czyli ograniczenie rządu, zwolnienia, czy w ogóle likwidacji wielu agencji rządowych, które wręcz są skrajnie zbędne, bo nie wnoszą nic poza tłumszeniem gospodarki szefem CIA zostanie Kennedy i tego się najbardziej boli elita, dlatego że CIA było taką cholernie przydatną maszynką do pilnowania interesów międzynarodowych korporacji na, na całym świecie, co bardzo fajnie wiele, wiele lat temu opisał John Perkins w swojej książce Confession of Economic Hitman. Natomiast dzisiaj wykorzystanie CIA jest na dużo, dużo wyższym poziomie. Mm -hmm. Ym, więc po prostu no, nazwijmy to globalne, korporacje i właściciele robią co mogą, żeby zachować taki status quo. A co sądzisz, jeśli chodzi o przeciwwagę, mam na myśli mm -hmm. BRICS? Czy to rzeczywiście może być dzisiaj realną przeciwwagą dla USA? Dzisiaj wydaje mi się, że jeszcze nie. Natomiast za dekadę na pewno tak. Mm -hmm. czemu, czemu dzisiaj jeszcze nie? My dużo słyszymy o BRICSie to jest fajny, modny temat. Mają w planach wprowadzenie własnej waluty, żeby zidentyfikować handel według, według grupy, zacząć troszkę zabierać władzy z Anglosasą z poziomu finansowego, dlatego że cały system finansowy jest ciągle pod kontrolą Anglosasu, czyli Stanów Zjednoczonych Wielka Brytania. Natomiast jeżeli oni stworzą jakąś większą, bardziej niezależną grupę, no to mogą rzucić wyzwanie takiemu banku światowemu, MFW czy, czy innym. Organizacjom, które są pod tymi instytucjami, czy nawet równolegle, ale kontrolowane to przez Zachód. Natomiast to jest proces, który trwa, i to jest proces, który jest skutecznie rozbijany zarówno przez Stany, jak i Anglosasów. No, zobacz. Mamy przykładowo um, proces przenoszenia firm z Chin do, do innych krajów, zapoczątkowany przez Trumpa i kontynuowany przez ekipę Bidena. Bo coś, co na przykład odróżnia. Stany Zjednoczone od, od wielu innych krajów jest to, że jeżeli jedna partia zacznie coś dobrego dla nas, to my po zmianie wyborów od razu nie wywalamy tego do góry nogami, tak jak ma to miejsce w Polsce, tylko w tej czy innej formie ten kierunek jest kontynuowany. I to było kontynuowane. Trump zapoczątkował proces usuwania fabryk z Chin, przenoszenia ich do innych krajów, natomiast ekipa Bidena to podtrzymywała. I mamy do czynienia z ogromnym teraz odpływem. Po niemalże 40 latach inwestycji z Chin i przenoszonych do innych krajów. I kto na tym zyskuje najbardziej? Indie, czyli nazwijmy to sojusznik Chin w ramach, w ramach BRICS-u. I takie przykłady naprawdę można mnożyć. No. Rosja oberwała w wyniku sankcji finansowych, ma problem ze sprzedaży e, ropy, mhm. czy ogólnie węglowodorów, które są pokaźnym źródłem dochodów budżetowych. No i kto to skupuje? Chiny. Ale czy skupuje to po cenach rynkowych? No nie, wykorzystuje trudną sytuację Rosji żeby wesprzeć własną gospodarkę. I tak generalnie wygląda współpraca w ramach BRICS-u. To fajnie wygląda na papierze, natomiast nie do końca to działa już tak, powiedziałbym, na co dzień. Jeżeli chodzi o efektywność gospodarek, to nadal ta część, powiedzmy, anglosaska, czyli Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia i teraz także Środkowa, Japonia, Kanada, Australia, mają produktywną przewagę nad, nad krajami BRICS-u. No wiele osób zachwyca się Brazylią, jaki ona ma gigantyczny potencjał, mhm. ale Brazylia ma jeden z najgorszych, przepraszam, jeden z gorszych systemów podatkowych na świecie. Jest tam na samym końcu, 130 na 140 parę krajów. Ma gigantyczny problem z systemem sądowniczym, który po prostu jest taką samą władzą, która, władzą samą sobie, która pilnuje już teraz e, własnych przywilejów, interesów. I mimo, że ten kraj ma gigantyczne Możliwości do, do rozwoju, no to się nie rozwija. I taki problem dotyczy wielu krajów. No, Iran ma świetnie wyedukowaną populację, młodą populację, ale większość tej populacji jest stłamszona przez system religijny, który jest w tym kraju. Gdyby, gdyby tam zapanował taki system, jaki był powiedzmy do lat 70., do czasu obalenia Mosambika, czyli puczu zorganizowanego na przykład przez CIA. To, to ten kraj rozwijałby się trzy, może pięć razy szybciej. Pewnie coś w stylu, w stylu Kambodży, która rozwija się na przykład fantastycznie na, na bazie chińskich inwestycji, ale nie może się rozwijać. I to jest też, powiedzmy, silny element brics który na papierze ma potencjał, mhm. ale jednak w rzeczywistości ciężko im jest trochę rozbić, powiedziałbym, ten zgniły Zachód. Mm -hmm. Tak jak się to postrzega mm -hmm. A jeśli chodzi o Europę Zmieniając trochę znowu temat Czy rzeczywiście to koniec Europy Bo dużo się o tym mówi Są też nagłówki Ale no naprawdę dzisiaj patrząc na realną sytuację Chiny mają pociąg magnetyczny 1000 kilometrów na godzinę W jeden dzień zamiast statków Mogą całą zalać nas transportami Na praktycznie cały świat Stany pokazują Elon Musk roboty Które mogą coś zrobić A my jako Europa pokazujemy nakrętki do butelki Które Dziubek sobie odhaczamy jako rewolucja, która wszystkich denerwuje, ale to naprawdę jest takie przerażające, że my jakby naprawdę się cofamy. Jak to jest? Znaczy, my się cofamy na pewno na tle tych konkurentów, którym chce się pracować. Mhm. I ta różnica wynika z tego, że w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych mieliśmy wysoki standard życia. Czyli rodzisz się i wiesz, że będzie dobrze, bo masz rodziców, którzy cię wspierają. Może pomogą ci kupić mieszkanie, dom, studia jakieś Studia, dobre. dokładnie. Wiesz, że jakoś to będzie. Jeżeli wychowany jesteś w takich klimatach, to brakuje ci tego głodu, brakuje ci tej walki zakorzenionej, że, że chcesz zrobić coś dużego, bo ci się po prostu nie chce. Natomiast jeżeli zostałeś wychowany w kraju komunistycznym i zobaczyłeś wszystkie te dobrodziejstwa centralnie sterowanego państwa. Też się z tego wyrwać, jesteś dużo bardziej pracowity, masz większy głód osiągnięcia sukcesu, to, to automatycznie gospodarka z takich ludzi złożona rozwija się dużo szybciej. W krajach zachodnich dzieciaki chcą być influencerami, bo uważają, że to jest takie fajne, tak łatwo się zarabia, youtuberami. A wielu krajach rozwijających się, z jeszcze myślę, głównie tak naprawdę w Chinach, albo Chiny to jest ten absolutny dobci, te dzieciaki chcą być inżynierami, chcą projektować rakiety, chcą szukać nowych źródeł energii. Tam masz też bardzo dobre uczelnie techniczne, w przeciwieństwie do, do Europy. Indie przecież słyną z IT w ogóle. Nie Dokładnie. Nie. Wiadomo, Indie mają też swoje jakieś problemy, ale jeżeli byśmy tak spojrzeli na przykład globalnie, które kraje idą w kierunku takiego rozwoju technologicznego? No to z krajów anglosaskich, no to rozwijają się przyzwoicie Stany Zjednoczone, które nadal mają przyzwoicie dużo patentów. Może nie jak na wielkość populacji. Izrael na pewno wiedzie tutaj prym, a Euro... bo my się koncentrujemy na tych nakrętkach. No. Nawet jakbyś zobaczył poziom nauki. Najlepsze uniwersytety na świecie, no to oczywiście na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, ale później jest dużo uniwersytetów z tych, na przykład z Chin. Unia Europejska leży. W Europie dobre uniwersytety są w Wielkiej Brytanii, która też zmaga się ze swoimi problemami. Kolejne są przykładowo w Szwajcarii, ale o ile dobrze pamiętam, najlepszy uniwersytet z Unii Europejskiej to jest Monachium i to jest albo 31, albo 38 miejsce. Zobacz, jak daleko jesteśmy. A przyczyny są znowu, takie jak powiedziałem wcześniej, w Europie mieliśmy przez ostatnie 30 lat wyjątkowy dobrobyt w porównaniu do innych miejsc na świecie, który mhm. rozleniwia. Jeżeli na przykład porównamy w Hiszpanii, w której ja żyję od, od 12 lat, ludzi, którzy pochodzą na z, z bloku wschodniego, tak, tak to mhm. nazwijmy, nieważne, czy to jest Polska, Estonia, Bułgaria, Rumunia, to tym osobom chce się pracować. One potrafią błyskawicznie rozwiązywać problemy, które się pojawią. Są dużo bardziej produktywni. Na Hiszpan, no co, rozłoży ręce? No nie da się. Siesta. Tak. Dokładnie, to, to jest ważniejsze. Są totalnie inne priorytety. Mhm. Osoby z naszych regionów, tak to nazwijmy, chcą szybko zrobić, wziąć kasę, rozwiązać problem, zostawić dobrą opinię, bo dzięki czemu um, zapewnią sobie kontrakty czy pracę na, na przyszłość. A Hiszpan. Skrajny przykład, który mnie po prostu powalił, to był gość, który obsługuje wakeboard, rozmawiałem z nim razem z innym znajomym i on uważa, że rząd hiszpański jest kiepski, bo on nie ma do gwarantowanego dochodu, bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, bo on chciałby tak z tym tysiące euro dostać miesięcznie, żeby nie móc pracować. To by mu pozwoliło na wegetację, ale on nie musiałby pracować i to byłby dobry rząd według, według niego. Uwaga, chłopak ma 21 lat. No i takie podejście niestety dominuje w krajach, które, które idą w kierunku socjalistycznym, i to nie jest zapowiedź, żadnych dobrych czasów, dlatego że oni stanowią elektorat. Więc gdzie my pójdziemy, no, zobaczymy. Kolejnym problemem jest przeregulowanie europejskiej gospodarki. Nadmierna ilość przepisów, nadmierna ilość podatków, która sprawia, że, że jesteśmy kompletnie niekonkurencyjni. Skrajnie idiotyczna polityka klimatyczna energetyczna, która przykładowo doprowadziła do, do rozwalenia największej europejskiej gospodarki, czyli niemieckiej. I to się rozlewa też na nasze rynki. Zobaczmy, nie przyjmowaliśmy imigrantów. Mamy dużo niższe podatki niż, niż przykładowo Niemcy. Mamy mniej uregulowaną gospodarkę, ale Hertusk po to, żeby ratować niemiecką gospodarkę, żeby zblokować Polską, żeby się nie zbliżyła na tyle, żebyśmy mogli negocjować jak równy z równym, wstrzymuje wszystkie duże projekty po to, żebyśmy no nie urośli za bardzo, więc po prostu ta regulacja, biurokracja i co najważniejsze, chyba też badania na zlecenie niszczą nasz, nasz kraj. Dlatego, że w Europie przykładowo możesz dostać dotacje różne, które uważam są jednym z najgorszych chyba możliwych metod wydatkowania pieniędzy, dlatego, że dotacje trafiają w zdecydowanej większości do dwóch grup. Pierwszą grupą są ci, którzy potrafią dobrze wniosek wypełnić. Bądź są gdzieś blisko władzy i dostaną te pieniądze, nawet jeżeli nic z nich nie, nie zostanie, no to się pobawią, udają, że, że coś robią, i tak dalej. Natomiast drugą grupą są ci, którzy, których wynik pracy wpisuje się w ideologię. Mhm. Czyli przykładowo, jeżeli jesteś naukowcem, który z założenia pokazuje, że mamy zmiany klimatyczne, bo już nie ocieplenie, już wiemy, że ocieplenia nie ma, teraz mamy zmiany klimatyczne, co wpisuje się w ideologię globalistów, które oczywiście są spowodowane działalnością człowieka, to dostajesz granty badawcze. I możesz udowadniać coś, co jest z góry założone. Jeżeli przykładowo masz jakąś firmę, która rzeczywiście jest mega innowacyjna, to nie dostaniesz, nie wiem, obniżki podatków, jak, jak w Stanach czy, czy w Chinach zwłaszcza, żeby się rozwijać, żeby eksplodować na własnym rynku, a później dominować rynki ościenne, tylko po prostu masz jedną, drugą, trzecią kontrolę, więc Państwo cię w żaden sposób nie, nie wspiera. Ty płacisz podatki jako ten przedsiębiorca, który jest naprawdę aktywny, łebski, który może dużo zdziałać, a one idą do. Grup, no, nazwijmy to po prostu w sporej większości do, do miernot ekonomicznych, którzy przejedzą dotacje i, i jakoś to będzie. No, zobacz ostatnio Tokarczuk. Przez to, że głosi ideologię, jaką głosi, połączenie każdy wie o co chodzi. Dostaje wielką dotację, przekraczającą chyba kilkukrotnie jej, jej przychody. Nie mówimy o dochodach, bo ta miernota nie ma żadnych dochodów. Ale, ale tak to jest, więc wystarczy, że jesteś blisko rządzących, wspierasz ich w ich chorych ideologicznie pomysłach i, i będzie dobrze. Jeśli chodzi, powiedziałeś właśnie o Tokarczuk, o całej Polsce, czy Polska może być zieloną wyspą, czy wręcz przeciwnie? Jakie zagrożenia w ogóle nas czekają w najbliższych latach? No bo jednak też jeszcze dużo w Polsce osób, jak się patrzy, jest takich tych żonnych głodu sukcesu, nie? Ja bym powiedział, że Polska wyrasta na lidera europejskiego, i jednocześnie jest średniakiem globalnym. Więc to określenie Zielonej Wyspy tam się pojawiło w 2008 roku. Ale jest kilka rzeczy skrajnie idiotycznych, których my nie zrobiliśmy. Mhm. Nie wpuściliśmy imigrantów. Tu trzeba powiedzieć prosto, że to nie są inżynierowie, nie są lekarze, nie są ludzie, którzy chcą się asymilować. To są sporej części widzą, co oni robią. Pewnie ekskryminaliści. Być może. Ludzie skrajnie brutalni, celowo wybrani w ten, a nie w inny sposób. Jak zobaczysz na łodzie, to, to jest 90% naładowanych testosteronych facetów w wieku powiedzmy do, do 30 lat, którzy z natury są dużo głupsi niż Europejczycy. E, dlatego, że średnia IQ dla krajów afrykańskich to jest 75, dla Europy jest to 96. Polska akurat ma, ma równą 96. Na szczycie jest e, wschodnia, wschodnia Azja, czyli Japonia. Razem z Tajwanem w okolicy 106, trosz, troszkę mniej, mniej Chiny. I to nie jest żadna tajemnica. Są narody czy grupy etniczne, które są lepsze w fizycznych pracach, w sporcie. A są narody, które, które są lepsze, lepsze intelektualnie. Więc no, abstrahując od koloru skóry, no, to wygląda tak, jakbyśmy sprowadzali do Europy białych imbecyli. Czy oni mogą nam w jakikolwiek sposób pomóc? Nie, oni niszczą te kraje. Więc Europa przez, nie Europa. Polska przez to, że zablokowała tą masową imigrację chyba w 15 czy 16 roku, jak były wybory, kiedy PO przegrało, właśnie dlatego, że chcieli masowo ściągać imigrantów, zablokowaliśmy tą imigrację na, na kilka lat i bardzo dobrze, dlatego że historia pokazała, że otwarcie się na, na tych ludzi było skrajnym błędem. W każdym kraju, który ich przyjmował bez żadnej kontroli, Masowo wzrosły ciężkie przestępstwa. Zwykłe bezpieczeństwo na ulicy się strasznie obniżyło. W internecie jest coraz więcej filmików pokazujących, że w Polsce wieczorem możesz bezpiecznie spacerować. Nie wiem czy nadal, natomiast nie. w wielu miejscach w Europie nie masz takiej możliwości. Szwecja jest bardzo dobrym przykładem. Mój dziadek tam pracował w latach 70. i 80. i mówi mi jako dziecku, że jak wyjeżdżał w latach 70., to tam było tak bezpiecznie, że dojeżdżałeś rowerem na stację kolejową i zostawiałeś rower. Co dla mnie wychowanego w latach 80. było nie do pomyślenia. I co nie ukradł go nikt? No nie, już teraz przypinają po kilku kolejnych latach, bo Polacy przyjeżdżali i zaczęli te, te rowery kraść, czy ludzie z bloku wschodniego. Bo w naszej mentalności było, że jak coś jest przypięte na kłódkę, to jest niczyje. Mm. Czyli, czyli można to sobie wziąć. Tak jak ludzie masowo podkradali z państwowych zakładów, czyli niczyich. <grym> Natomiast w momencie, kiedy kolejny negatywny taki skok był, kiedy się Szwecja otworzyła bardzo na imigrację i doprowadziło do, to do ostatecznych celów globalistów, w których masz tak zwane strefy no-go, gdzie jest tak cholernie niebezpieczne, że policja się nawet nie zapuszcza i Szwedzi wręcz domagają się dzisiaj zaostrzenia prawa. Nie na imigrantów, na wszystkich. Czyli masz kamery, kontrole, brutalne prawo, i to jest niestety, wiem, że ludziom się to w głowach nie mieści, ale to jest ostateczny cel globalistów, żeby mieć jeszcze większą kontrolę. Jeżeli masz bezpieczne społeczeństwo, to nie możesz narzucić norm prawnych, które są drakońskie. Więc trzeba, musisz najpierw stworzyć problem, ściągnąć mnóstwo ciapatych, którzy obniżą tak poziom bezpieczeństwa, żebyś ty sam się domagał zaostrzenia kar, większych kontroli, żeby żeby wprowadzić takie przepisy, które w normalnych warunkach by, by nie przeszły. Mm -hmm. I to jest plus, że Polska tego nie zrobiła. Kolejnym plusem jest to, że Polska nie wprowadziła tak chorych regulacji, jakie wprowadzało wiele krajów europejskich. Tych skrajnie wysokich podatków, które tłumią wolność gospodarczą. Natomiast jak będzie teraz, no zobaczymy. No. Hertusk, odkąd doszedł do władzy, nie wyciął tych wielkich projektów, które zostały zapoczątkowane przez poprzednią władzę. Ale je bardzo spowalnia. Nie może ich wyciąć, bo widzi, jak duży opór jest społeczny. Dlatego że alternatywne media przejmują coraz większą część edukacji społeczeństwa, w zasadzie dostarczania, może nie edukacji, co, co informacji. Mhm. I zrodził się na szczęście bardzo duży opór. Natomiast będzie to odsuwał tak bardzo w czasie, jak, jak tylko możliwe, bo no, chodzi o to, żeby pewne rzeczy nie powstały. Świnoujście, CPK, Atom, zniechęcenie inwestorów poprzez zwykłe. Zachwianie w wiary w rząd. No bo przykładowo, jeżeli masz dużą firmę, która chce do Polski przenieść gigantyczny zakład i negocjuje z jedną władzą i prawie wszystko jest dopięta, później przychodzi druga władza i mówi: Wiecie co, chyba te warunki trochę nie są takie. Może, może idźcie gdzieś na Węgry, może gdzieś. Bo... No nie podoba nam się. To nawet jeżeli oni finalnie u ciebie zostają, to wysyłasz taki komunikat dla przedsiębiorców: Kurna. Czy mi się naprawdę chce użerać z tą władzą? Skoro ja mogę iść do kraju A, B, C, zobaczmy, gdzie mnie traktują najlepiej i tam ulokuję te, te wysoko płatne miejsca pracy. Mm. Po stronie tej Zielonej Wyspy natomiast jest pracowitość Polaków, ogromna innowacyjność, więc, więc zobaczymy, jak, mm. jak to będzie za jakiś czas. Zdecydowanie się tu zgadzam, co mówisz, nawet z tym, że. Yy, Dużo przedsiębiorców z Polski, z którymi rozmawiam się gdzieś, spotykam, mówią, że chcieliby, jakby ta władza nie przeszkadzała. Jak im będzie dalej władza przeszkadzała, to nie odpuszczają, ich za granicę. To jest smutne. Polscy milionerzy, którzy mogliby rozwijać ten biznes i dużo jest takich przypadków. Nie wiem, choćby firma Fakro otworzyła właśnie fabrykę w Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce. To są też jakieś tam przyczyny właśnie od strony prawa, więc smutne, że niszczymy tą gospodarkę. Trochę też się zastanawiam, bo powiedziałeś na początku, że inflacja trochę jakby wystopowała i idzie w dół, a jednak w Polsce ta inflacja nadal rośnie. I dlaczego tak jest? Kilka czynników, ale za wszystkim stoi populizm. Pierwsza to jest przywrócenie vat na żywność. Myślę, że w Polsce 25-30% dochodów gospodarstw domowych jest wydawanych na żywność, więc jak VAT nawet podniesiesz do tej preferencyjnej stawki, no to to jest kolejne 8%, które musisz dorzucić do, do wydatków. Czyli tak naprawdę nas wydawać nie wiem, 1000 zł na jedzenie, wydajesz 1080, a to już jest 8%, co w perspektywie inflacji ma, ma spore znaczenie. Drugim jest, jest rozdawnictwo. No Przecież mamy 800, mamy preferencyjne dopłaty do kredytów, co jest, co jest skrajnym idiotyzmem. To jest kolejny program ratowania deweloperów, dlatego że jeżeli masz wysokie ceny nieruchomości nominalnie względem zarobków, które dodatkowo urosły dosyć mocno w wyniku migracji ze wschodu, to podgrzewanie tego rynku no jest, jest niczym innym jak przekazywaniem kasy bezpośrednio do kieszeni deweloperów. Dlatego, że jak masz każde, każde dopłaty, <coughs> zwiększają możliwości zakupowe. A możliwości zakupowe przekładają się natychmiast na reakcję deweloperów, czyli którzy podnoszą ceny. Ja pamiętam chyba ze dwa lata temu, jak było... Takie dyskusje, czy, podnie, czy, czy przedłużyć któryś z programów, właśnie ratowania deweloperów, tak nazwijmy, jakkolwiek ona jak się nazywał, to rozmawiałem z kilkoma znajomymi. Jak tylko było wiadomo, że to będzie klepnięte w Sejmie, no to od razu ceny plus 15, plus 20%, bo i tak się znajdą klienci. Bo przeciętny Kowalski będzie mógł wziąć większy kredyt. Bo dopłaty sprawiają, że rośnie zdolność kredytowa. A ci biedni ludzie przykładowo zamiast później wziąć kredytu 500 tysięcy, biorą 600 tysięcy. Bo przez pierwsze kilka lat, jak będziesz miał dopłaty, to rata się nie zmieni, a później, jak tylko preferencyjne kredyty się skończą, no to będziesz w czarnej D. A na wszystkim zarabiają po prostu deweloperzy, ale to też sprawia, że napędza się spirala inflacyjna. Kolejnym problemem jest drastyczna podwyżka minimalnej pensji. I tu, jeżeli ktoś uważa, że minimalna pensja powinna rosnąć, to, to tylko rzucę taką anegdotę. Że Szwajcaria jest bogata właśnie dlatego, że tam nie ma takich regulacji. Tam nie ma minimalnej pensji. I to nie dlatego, że rządzący tego nie, nie wprowadzili. Były wąskie grupy idiotów i imbecyli ekonomicznych, którzy chcieli ją wprowadzić, ale społeczeństwo to odrzuciło. I może dlatego, że nie ma właśnie tak debilnych regulacji, są narodem, w którym mamy w Europie obok Obok Liechtensteinu najwyższe zarobki w przeliczeniu przykładowo do, do kosztów życia. I czemu w ogóle wspomniałem o tej podwyżce płacy minimalnej? Dlatego, że mamy do czynienia z taką spiralą inflacyjną. Czyli w momencie, kiedy rząd wydrukował 20% waluty ekstra, mhm. doprowadziło to do wzrostu cen niemalże wszystkiego. Mowa o, o czasach lockdownu. W momencie, kiedy ludzie. Normalnie zarabiający widzą, że ceny wszystkiego rosną na no, no wszędzie. Ceny energii, ceny mieszkań, czynszów, żywności domagają się od swoich pracodawców podwyżek. Pracodawca daje podwyżki. To nie ma wyboru, bo mamy bardzo niskie bezrobocie. W momencie, kiedy rosną mu koszty związane z zatrudnianiem ludzi, on też musi podnieść marżę na produkcie, no bo nikt nie będzie produkował za darmo, albo dopłacał tylko dlatego, że, że tak. Więc rosną ci ceny znowu kolejnych produktów i to jest taka samonapędzająca się, się spirala. Więc jeżeli rząd z tym nic nie robi, a wręcz dolewa benzyny do ognia, no to ta inflacja, ona nigdy nie spadnie do rozsądnych poziomów, tylko będziemy mieli do czynienia z nieustannie nakręcającą się spiralą inflacyjną. I właśnie dlatego ta inflacja nam już nie spada. Jesteśmy przy tej inflacji. A co jeśli chodzi o... Czy widzisz jakąś właśnie różnicę między ekipą poprzednią a ekipą aktualnie, która rządzi? Mam na myśli właśnie cały ten program gospodarczy. No, czy widzę, widzę bardzo dużą, dlatego że tu trzeba zacząć od, od podstaw. Ani jedna, ani druga władza to nie jest władza polska. Poprzednia władza wykonywała polecenia lobby amerykańsko-żydowskiego, obecna niemieckie. Tylko różnią się cele, nazwijmy to, naszych zleceniodawców. Amerykanie chcieli mieć w Polsce silne państwo, które mogłoby stanowić mocną przeciwwagę dla Rosji, to najbardziej na wschód wysuniętą mocną flankę NATO, po to, żeby mogli przesunąć swoje nazwijmy to centrum problemu, centrum zainteresowania. Na, na Morze Południowochińskie i skoncentrować się tak naprawdę na Chinach, bo Chiny są ich głównym, głównym rywalem, a nie Rosja. Dlatego też Amerykanie pozwalali na to, żeby Polska się bardzo szybko rozwijała, dlatego też była zgoda na, na te wielkie inwestycje. Natomiast odkąd e, zmieniła się władza, te wielkie inwestycje są, są blokowane, dlatego że Niemcy, Niemcy przedsiębiorcy, niemiecka władza e, dostrzegli, że Polska za mocno awansowała stosunku do Niemiec. Niemcy się sami zaorali socjałem, imigrantami, wysokimi podatkami i biurokracją. Oni chcą, żeby Polska nadal, tak jak była przez kilka dekad, była krajem tanich podwykonawców, gdzie my wymyślamy produkty, my dostarczamy technologię a w niemieckich zakładach, gdzie cały dochód jest transferowany, tak czy tak, do, do Niemiec. Do tego między innymi obecna władza bardzo ograniczyła te wielkie projekty, spowolniła je. Bo w Polsce mogą być teraz realizowane projekty tylko te, które nie uderzają bezpośrednio w interes, interes Niemiec. No to, to jest przykre, ale, ale tak, po prostu, tak po prostu jest. Także I pytanie, co wygra? Czy, czy ta polska zadziorność, walka o swoje, czy jednak interes, interes niemiecki? No, zobaczymy. No, ja bym odstawił także. Przez najbliższe kilka lat Polska bardzo spowolni swój rozwój, a tu trzeba jasno podkreślić, że za ostatnie 30 lat Polska rozwijała się jako drugi najszybszy kraj na świecie, zaraz po Chinach. Wykonaliśmy no przeogromny, gigantyczny skok. Natomiast teraz myślę, że będziemy bardzo, bardzo ograniczani. Ten wzrost zostanie bardzo wyhamowany, a Hertusk w prezencie dostanie stanowisko szefa Komisji Europejskiej. No, rzeczywiście tak jest. A jeśli chodzi o gospodarkę tutaj, jeszcze Polski, mam w ogóle na myśli, jak to się w ogóle może zmienić i czy coś się zmieni, jeśli wojna na Ukrainie się skończy? Bo też o tym się mówi. Jak to w ogóle może być dla nas? Wiesz co? Moim zdaniem jesteśmy już naprawdę po, pod koniec tej wojny, I na szczęście, bo zginęło kilkaset tysięcy ludzi po, po jednej i po drugiej stronie. I to ci, którzy nie mają nic wspólnego z polityką, tylko po prostu są mięsem armatnim. No i. To, czy się zmieni coś w Polsce, zależne jest od tego, na jakich warunkach ta, ta wojna się zakończy. Ja bym obstawiał taki scenariusz, przy którym Rosja dostanie Lugańsk, Donieck, Krym, Ukraina zostanie zdemilitaryzowana i jeżeli do tego rzeczywiście dojdzie, no to zacznie się wielki program odbudowy Ukrainy, który jakby miał obstawiać, Trafi w 50% do koncernów amerykańskich, czyli one będą odbudowywać tą zniszczoną infrastrukturę. 40% to będą pewnie koncerny europejskie, może 5% trafi do, do firm polskich. Zostaniemy wydymani jak, jak zawsze, bo nie mamy żadnej sprawczości. Jeżeli ktoś uważa inaczej, uważa, że się mylę, no to, to możemy zobaczyć, co się stało. Po 2003 roku, kiedy Polska, jako jeden z nielicznych krajów, wspierał Stany Zjednoczone w ataku na Irak, więc jakby nie było, pomogliśmy rozwalić ten kraj, ale w odbudowie, na którą liczyliśmy, nie dostaliśmy kompletnie żadnych kontraktów. Tak samo było z, z wydobyciem ropy. One trafiły do tych, którzy rozdają karty. I z Europy to były koncerny francuskie, niemieckie, a większość ten była amerykańska. Więc myślę, że teraz będzie dokładnie Dokładnie tak samo. Eee, widzę tutaj spore zagrożenie dla firm budowlanych, dlatego, że czyimiś materiałami to trzeba wyprodukować, czyimiś rękami też to trzeba zrobić, naprawić. Eee, więc wydaje mi się, że dojdzie do sporego drenażu i materiałów budowlanych i tych wszystkich elementów, które służą do, do odbudowy, jak i zwyczajnie siły roboczej, która przeniesie się na Ukrainę. To wszystko sfinansuje Bank Światowy, pewnie część MFW. Natomiast w Polsce to będzie oznaczać problem z realizacją inwestycji infrastrukturalnych bądź dramatycznym wzrostem ich, ich kosztów. Więc przypuszczam, że koszty w budowlance bardzo wzrosną. Nie wiem, czy to się przełoży na wzrost cen mieszkań, ale uważam, że przełoży się to na wzrost nowo budowanych mieszkań. Mówimy o Ukrainie, jest też Izrael i izraelski konflikt. Czy to może jakoś wpłynąć na Polskę i naszą gospodarkę? To nie jest izraelski konflikt, to jest ludzkość, lud dokonywane na, na Palestyńczykach. Można lubić bądź muzułmanów, bądź nie lubić, ale tak czy tak to są normalni ludzie. E jeżeli chodzi o te ostatnie kilka miesięcy czy, czy tygodni, to zginęło tam nieporównywalnie więcej kobiet, dzieci, cywilów. Często są parcy w zbombardowanych szpitalach e i świat, e świat milczy. Zginęło tam nieporównywalnie więcej właśnie cywilów. Niż, niż na Ukrainie, i o Ukrainie trąbią wszystkie media na świecie. Natomiast to, czego dopuszcza się Izrael, jest, jest przybąkiwane, jest, jest cisza. To właśnie pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy jednym krajem a Izraelem, jak cholernie duży wpływ mają. Jakby nie było, cały system bankowy jest kontrolowany przez, przez ten naród, i podobnie jak media. Izrael przyjął jakąś taką politykę korumpowania hegemona. Czyli kongresmenów, senatorów, przekazują im konkretne pieniądze, mówiąc po łapówki, w zamian za, za poparcie. I jak dużą siłę oni stanowią, pokazuje pierwsza kadencja Trumpa, w zasadzie pierwszy rok, kiedy próbował się od nich odciąć, no co zagrozili wręcz, wręcz impeachmentem. Więc w mediach masz totalny ban, tylko tak naprawdę na Twitterze, który został taką ostoją niezależności mediów, możesz zobaczyć, do, do czego tam, tam dochodzi. Więc no, zobaczymy, jak to się dalej rozstrzygnie. Ale wyobraź sobie taką sytuację. Izrael jednego dnia zbombardował trzy kraje. Gaza czy patrz, palestynę, yy, Liban i Syria. Jest cisza. Mało kto tym wie. A teraz wyobraź sobie, że jednego dnia Rosja nie bombarduje Ukrainy. Bombarduje jeszcze Gruzję i Azerbejdżan. Co by było? Wszędzie na całym świecie byś, byś o tym słyszał. Nie broni absolutnie Rosji. Pokazuje nierównowagę, mhm. y, jaka jest. Dlatego też staram się nazywać y, rzeczy po, po imieniu. Y, ostatnia sytuacja, a w zasadzie działania Iranu, zmieniły troszkę sytuację, dlatego że Izrael czuł się do tej pory bezkarny, bo mieli tą swoją kopułę, która strącała niemalże wszystkie rakiety. Natomiast Iran pokazał, że, że nie są nietykalni. I uderzyli w nich w zasadzie potrójnie finansowo. Po pierwsze, dlatego że nagle technologia izraelska, która była kupowana przez inne kraje, przestała być kupowana. Wiele krajów już wstrzymuje się z zakupami, dlatego że widzą, że ona nie jest efektywna. Druga rzecz, na każdą rakietę bardzo precyzyjną, która ma strącać rakietę, przypada ogromny brak balansu kosztów. Atakujesz tanią rakietą, a próbuję ją strącić cholernie droga rakieta. Plus Izraelczycy po raz pierwszy poczuli się tak naprawdę zagrożeni. Jak się czujesz totalnie niezagrożonym, wiesz, że nic ci się nie stanie, plus ma za sobą hegemona, no to robisz coś, co ci się żywnie podoba. A teraz nim zrobią kolejne dwa kroki zastanawiam się 10 razy. Dlatego też, że na arenie międzynarodowej są, są bardzo potępiani. Ostatnio na forum ONZ niemalże wszyscy opuścili. Sale, jak Bibi zaczął przemówienie, no to oczywiście cały świat usłyszał, że są antysemitami, inni ludzie się nie liczą, jeżeli mają inną religię bądź, bądź inną krew. I Turcja bardzo dużo zmieniła, dlatego że Erdogan zapowiedział, że wyjdzie z NATO, a to już nie są przelewki. Skoro NATO pozwala na rzeczy, do których się dopuszcza Izrael na Bliskim Wschodzie, to my nie będziemy tego więcej tolerować i wychodzimy z NATO. I to nie jest faktyczna wypowiedź. To jest zagrożenie dla największego militarnego sojuszu anglosasów ze strony drugiej najpotężniejszej armii. Pierwsza, aż wielką armię. I druga rzecz, baza Winzirlik, która jest cholernie istotna z punktu widzenia misji NATO na, na Bliskim Wschodzie. Mm -hmm. e, więc teraz Erdogan wywiera ogromny wpływ na wszystkie kraje, które do tej pory albo przymykały oko na działanie Izraela, albo je, je przyklepywały, więc wydaje mi się, że dojdzie do, do, pewnej, do pewnej zmiany. Tam jest jeszcze ten problem, że kraje z Bliskiego Wschodu tak naprawdę podsycają ten konflikt, mm -hmm. bo one chcą niepewności, chcą wyższej ceny, ceny ropy, bo dla nich to jest po prostu kasa. Przeciętni ludzie są po prostu jak zwykle mhm. mięsem armatnim, które niespecjalnie ma, ma znaczenia. Mhm. Jeszcze takim powiedziałbym efektem ubocznym tego, co się dzieje wokół Izraela i na Bliskim Wschodzie jest to, że musisz transportować towary z Chin dookoła Afryki. To bardzo podnosi mhm. koszty, podnosi czas i wydaje mi się, że to doprowadzi do takiej intensyfikacji budowy infrastruktury tego nowego jedwabnego szlaku. Czyli transportu towarów z Chin na, na rynki europejskie drogą lądową. I mamy te pociągi tysiąc na godzinę? Tysiąc na godzinę, tak, ale to są pociągi osobowe na, na poduszce magnetycznej, i towary nie będą transportowane. Z prędkością 1000 km na godzinę, natomiast to nie ma znaczenia, dlatego że niech to będzie 10% tej prędkości. Jeżeli masz 100 km na godzinę, to w ciągu 24 godzin przewozisz towary na odległość 2400 km, czyli w 4 dni pokonujesz 10 tysięcy kilometrów. No, a myślę, że już zdecydowanie jeżdżę nawet i 160, i 200, więc pewnie... Tak, sobie... ale pokonanie nawet nie w 4 dni, niech to będzie 10 dni. To jest ogromna różnica do transportu morskiego, który ci opływając z Afrykę, no zajmuje już teraz kilka tygodni. Koszty ubezpieczeń też znacząco wzrosły. Także myślę, że Chińczycy jeszcze bardziej przyspieszą. Yy tą budowę infrastruktury, żeby wysyłać więcej towarów do, do Europy. No to wróćmy jeszcze do tej Europy i trochę też jestem na Majorce i też zauważyłem tutaj jadąc elektryki chińskie i trochę się też, no ja jestem przerażony, bo gdzieś ta motoryzacja w mojej ocenie umiera, a pojawiają się te elektryki, jeszcze zalewają chińskie elektryki. Czy myślisz, że mamy taki kryzys europejskiej branży motoryzacyjnej i czy będziemy jeździć chińskimi elektrykami? Widząc, na, widząc, jak wyglądają wyniki finansowe branży motoryzacyjnej europejskiej, zwłaszcza niemieckiej, to, to mamy kryzys. I znowu spowodowany ideologią. Mhm. Dlatego, że elektryki nigdy nie były i nigdy nie będą ekologiczne. Co z tego, że masz zeroemisyjny samochód, jak musisz tą energię wyprodukować? Jak, yy, możesz ją produkować równie dobrze z węgla. Trzecia rzecz, nikt nie liczy ile energii trzeba zużyć do wydobycia np. litu mm -hmm. czy innych pierwiastków ziem rzadkich, które są potrzebne do, do baterii oraz w jakich warunkach są one wydobywane np. w Kongo. No to już jest temat tabu. Ale sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy pokazała, że właśnie ideologia, a nie rachunek ekonomiczny zawsze doprowadza do niszczenia czy to krajów, czy to, czy to po prostu całych przemysłów i tak samo jest, jest teraz, dlatego że kiedy skończyły się dopłaty, te wielkie dopłaty do elektryków, nagle widać, że rachunek po prostu jest, jest tutaj bezwzględny. Spadła drastycznie w Europie y, sprzedaż elektryków, dlatego że bez one są drogie, Ludzie już widzą, jakie są ograniczenia, czyli czasami nie możesz wjechać na prom, bo niektóre firmy transportowe nie życzą sobie elektryku, bo ryzyko związane z samozapłonem jest, jest ogromne i tym samym firmy ubezpieczeniowe od nich wymagają pewnych, pewnych limitów. Niektóre centra handlowe nie chcą wpuszczać samochodów elektrycznych. Z drugiej strony, masz oczywiście niektóre centra miast w Europie, do których możesz wjechać tylko elektrykiem. Ale w długiej mierze to, to się po prostu nie będzie spinało. To ja tam bardzo fajny ruch wykonało. Ona od razu stwierdziła, że napędy elektryczne to, to jednak nie to poszli w kierunku wykorzystania wodorów zarówno do spalania wodoru, jak i do ogniw wodorowych. i to jest tylko... dla Mirai na przykład. Tak, dokładnie. I to pokazało, że, że to był dobry, dobry kierunek, a nie ta taka ślepa ideologia. Natomiast, czy będziemy jeździć elektrykami, myślę, że niedługo to zostanie zablokowane. Dlatego, że jeżeli zostanie wybrany Trump, to zostanie to zablokowane szybciej. Dlatego, że Trump będzie podnosił jeszcze bardziej cła na produkty chińskie. I oczywiście wymusi na Europie, żeby ta zrobiła dokładnie to samo. Więc jak tylko Europa podniesie, nie wiem, cła, może nie wiem na jakim poziomie są dzisiaj, ale może nawet do 60%, no to nagle tanie samochody chińskie, elektryczne czy hybrydy przestaną być ekonomiczne i zrobi się miejsce dla, dla drogich niemieckich po prostu aut, które, które dzisiaj leżą, a które tak naprawdę są dużo bardziej uważam ekologiczne, dlatego że jak chcesz iść w prawdziwą ekologię, to zobacz czym jeżdżą taksówkarze i w większości to są hybrydy. Które i to Marek. Prius na przykład jest hitem. No dokładnie, która tak naprawdę ma, ma małe spalanie. Ja też mam hybrydę, ale zostałem w zasadzie zmuszony do, do wyboru. Ale mimo, że mam duży, ciężki samochód, no to mam średnie spalanie. Okej, okay, ja też wolno jeżdżę, ale na poziomie 6 litrów. Mhm. I to jest, to jest pewne rozwiązanie, które byłoby, powiedziałbym, idealnym, gdyby trzymano się rozwiązań stosowanych w latach 80., -tych, 90., -tych, kiedy każdy samochód mógł być łatwo naprawiony albo wręcz bez znaczących napraw przejeżdżają milion kilometrów. I to jest mhm. prawdziwa ekologia. Ale nie dojdziemy do tego tak długo, jak koncernom będzie się opłacać produkować auta, które się psują. I to w pewnym momencie może się zmienić, kiedy przejdziemy jeszcze bardziej z posiadania samochodu na użytkowanie. Mhm. Czyli dzisiaj coraz łatwiej jest zamówić taksówkę. I wiele osób, które mieszka, zwłaszcza w centrach miast, które jest zniechęcane do kupowania, do posiadania samochodu, posługuje się samochodami, które po prostu jeżdżą non-stop. I to niesamowicie podnosi efektywność wykorzystania aut. No bo normalny Kowalski korzysta z auta jakieś 5% czasu w stosunku do czasu, kiedy auto stoi. Więc w momencie, kiedy firmy motoryzacyjne zdadzą sobie sprawę, że mogą produkować znowu samochody, które bez bezawaryjnie 500 tysięcy kilometrów, to być może one zaczną tworzyć floty bezawaryjnych aut, tani w użytkowaniu które będą masowo kupowane i wykorzystywane przez duże korporacje zajmujące się może nie carsharingiem, ale dostarczania usług przewożenia z miejsca adobe. Nie, jest to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście brakuje nam takich samochodów, które by się nie psuły. Myślę, że ta firma, która by to zrobiła, by wygrała. Ja nawet przypomniałem historycznie, Tadeusz Tański, który zrobił polski samochód, gdzie był na jeden klucz. Wszystko można było jednym kluczem naprawić ten sam rozmiar i dało się jeździło, nie? więc trochę rzeczywiście chyba też poszło coś nie tak. To w każdej dziedzinie trochę porozmawiamy pewnie o różnych tematach, ale i w medycynie i wszędzie to jakby te korporacje globalne za bardzo chyba chciwi na pieniądze zrobili. Tu trzeba się psuć, tutaj inaczej coś mawiamy i to się wszystko Gdzieś na końcu wywala. Nie? Znaczy, interesem każdej firmy, czy każdej korporacji jest maksymalizowanie zysku. Yy, dzisiejszy rząd no to jest pewnie jakieś 20 razy tego, co, co było 100 lat temu. I mimo tak dużego przyrostu biurokracji, nie są w stanie się wywiązać z podstawowych rzeczy, jakich jest na przykład nałożenie horrendalnych kar za celowe powtarzanie produktów. Bo siedzą w kieszeni po prostu korporacji, za nadużywanie pozycji monopolistycznej. Państwa wręcz wspierają powstawanie monopoli, bo siedzą znowu w, w ich kieszeni. Mhm. Tymczasem, jak chcesz mieć postęp, jak chcesz mieć niskie ceny, to musisz dbać o warunki sprzyjające rozwojowi konkurencji. Mhm. I tu niestety leżymy. To ja się z Tobą zdecydowanie. Zgadzam się, to jest smutne, że zapędziliśmy się w kozi ruch, Bo tak fajnie marzę, jak patrzę z takich, rzeczywiście te były trudne lata. 80-90, nagle taki boom, żyjemy w super czasach, jesteśmy w pięknym miejscu. Tak. No pewnie nie wyobrażałeś sobie, że dzisiaj tam 30 lat będziesz dzisiaj mógł mieszkać na Majorce w takich warunkach, że my dzisiaj w Polsce mamy też piękne warunki do wszystkiego i nagle gdzieś jest takie widmo na horyzoncie, które się jawi nieciekawie i to jest smutne. Wierzę, że gdzieś ta ludzkość się obroni, że będziemy mogli jakoś dalej sobie przetrwać i Polacy szczególnie ogólnie pokażą, że czy będziesz na, w miejscu na Majorce, czy w Stanach, damy radę. Znaczy, Łukasz, miałem wrażenie, że to tak trochę negatywnie wybrzmiało, ale ja sobie nie wyobrażałem 20 lat temu, że Polska może się tak fajnie rozwinąć, że Polska może być tak Fajnym krajem do życia na tle innych krajów europejskich, tak bezpiecznym. Więc uważam, że Polska wykonała gigantyczny skok właśnie za sprawą tego, że jesteśmy inteligentniejsi, bardziej pracowici niż spora część Europy. Nam się po prostu chce. Więc jeżeli nam tylko Polacy, Boże, politycy nie będą za bardzo przeszkadzać, to dalej będziemy się, się dobrze rozwijać. Mhm. Daj, mam nadzieję, że damy radę. Dbajmy o siebie, dbajmy o te relacje. Rozmawiamy. Dziękuję, że się z nami dzielisz tą wiedzą. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego miejsca też. No i dziękuję Ci za twój czas, a my idziemy dalej zwiedzać piękną Majorkę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję.